Anita Werner, znana dziennikarka stacji TVN, raz jeszcze pokazała, że nie boi się wyzwań. Tym razem w trakcie wspólnego treningu z Michałem Kołodziejczykiem, dyrektorem kanal Sport, zostawiła go na trasie, aby sama dokończyć zaplanowany dystans. Ich wspólna pasja do aktywności fizycznej jest znana, lecz tym razem to Anita musiała stawić czoła trasie solo. Po przebiegnięciu imponujących 30 km, dziennikarka podzieliła się swoimi wrażeniami na Instagramie, mówiąc: Tak wyglądam dziś po przebiegnięciu 30 km. Myślałam, że będzie gorzej. A było tak, zaczęliśmy razem, ale po 17 km zostałam na trasie sama. Michał kazał mi dokończyć trening. Tak więc zrobiłam. Pozdrawiamy wszystkich, którzy szlifują formę. Historia ich związku, pełna przypadków i ciekawych anegdot, dodatkowo urozmaica ich publiczny wizerunek. Michał wspominał w rozmowie z Vivą o ich pierwszym, nieco chaotycznym spotkaniu podczas Euro 2012 we Wrocławiu w hotelu Etap. To było przed meczem Polska Czechy. Hotel był prosty, ale jego lokalizacja. Tuż przy stadionie, uczyniła go dziennikarskim miejscem spotkań. Ich historia pokazuje, że wspólne zainteresowania i niespodziewane okoliczności mogą prowadzić do trwałego związku. Historia Anity Werner i Michała Kołodziejczyka zyskała szczególne znaczenie podczas ich drugiego spotkania, które miało miejsce kilka lat po ich pierwszej, niezobowiązującej wymianie uprzejmości podczas Euro 2012 roku. Anita. Zajęta prowadzeniem wydania faktów z pod stadionu, wtedy nie była zainteresowana nawiązywaniem nowych znajomości. Jednak losy miały ich ponownie złączyć. Kilka lat później, na urodzinach wspólnego znajomego, Michał postanowił, że to idealna okazja, aby lepiej poznać Anitę, choć początkowo nie udało mu się z nią porozmawiać. Po trzech godzinach rozmawiałem na tej imprezie ze wszystkimi, tylko nie z Anitą, wspominał Michał. Ostatecznie to Anita zainicjowała rozmowę, co całkowicie zmieniło dynamikę ich wzajemnych relacji. Pomyślałem, że tak absurdalnej sytuacji nie byłbym w stanie wymyślić. I puściłem w niepamięć to, co się wydarzyło wcześniej, opowiadał Michał. Przez resztę wieczoru para tańczyła i rozmawiała, a Michał troszczył się o Anitę, na przykład przynosząc jej wodę. Wspomnienia z tej nocy stały się punktem zwrotnym w ich relacji. Anita podkreśla, że ich spotkanie przypadło na czas, gdy obydwoje już dobrze wiedzieli, czego chcą od życia, a czego nie. Wydaje mi się, że kiedy dobiega się czterdziestki, człowiek nabiera właściwej perspektywy życiowej. Lepiej zna siebie, swoje potrzeby, rozumie, od czego powinien uciekać. To jest też wiek, kiedy nabiera się odwagi, żeby tych zmian dokonać, podsumowała Werner. Ten moment rozpoczął nowy rozdział w ich życiu, w którym zarówno Anita, jak i Michał mogli się wzajemnie wspierać i dzielić swoją pasją zarówno do życia zawodowego, jak i prywatnego.